Cześć, jestem Klawia, to kanał na i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do reakcji syntezy chlorowodoru użyto 3 moli chloru i 6 moli wodoru. Po osiągnięciu stanu równowagi stwierdzono, że powstały 4 mole chlorowodoru. Obierz stan równowagi tej reakcji chemicznej. Ok, no to zaczynamy najpierw od tej reakcji. Mamy tutaj syntezę chlorowodoru, czyli mamy wodór, który występuje w postaci cząsteczkowej. Mamy chlor, które występuje w postaci cząsteczkowej. Tworzy nam to chlorowodór i tutaj dajemy współczynnik stychiometryczny 2. Ok, robimy sobie tabelkę. Wodór, chlor, HCl i mamy tutaj w głowie, że tutaj jest 1 mol, tu jest 1, a tu są 2. Po co nam to wiedzieć? Będziemy musieli to wykorzystać w zadaniu. Lecimy. Do reakcji syntezy chlorowodoru użyto 3 moli chloru, 6 moli wodoru. Tutaj oczywiście nie mamy nic, bo to tworzymy. I wiemy, że po osiągnięciu stanu równowagi stwierdzono, że powstały 4 mole. Czyli to jest już w trzecim wierszu tabelki. Ile nam tutaj przereagowało moli, nie wiemy. Czyli tu mamy minus x, tu mamy i minus x. Natomiast tu mamy w głowie, że są 2, czyli tu będzie plus 2x. I z tego, co było na początku, mamy minus to, co przereagowało. Z tego, co było na początku, minus to, co przereagowało. Natomiast tu mamy równanie, bo tyle otrzymaliśmy, tyle przereagowało. Zatem tutaj będziemy mieć równanie, że 2x to 4, czyli x to będzie 2. No i mając to, możemy wyliczać to. Ale oczywiście tutaj będziemy brać tą wartość. Tutaj po prostu wyliczyliśmy x. Zatem 6 odjąć x to jest 4. 3 odjąć 2 to 1. Możecie sobie to dalej w tabelce zapisywać albo w ten sposób, że zapisujemy te stężenia. H2, no to by było te 6 minus x, czyli to jest 4. I zapisujemy sobie, że to są mole na decymetr sześcienny. Cl2 1 mol na decymetr sześcienny. No i tutaj HCl, czyli jest to, co miało być tu. Te 4 mole na decymetr sześcienny. Zapisujemy sobie wzór na stałą równowagi, czyli jest to produkt. Mamy 2 mole, czyli do drugiej, przez substrat razy substrat. HCl to 4 do potęgi drugiej przez 4 razy 1. 16 na 4. Skrócimy tutaj. Zwężymy. O, tak miałam powiedzieć, bo się nie zmieści. Czyli mamy 4 do drugiej. 16 na 4. To 4 i tutaj nie wpisujemy jednostki, czyli po prostu 4. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.